Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Żabska, dyrektor Starej Kopalni. Witam Panią serdecznie, Pani dyrektor. Stara Kopalnia robi się coraz bardziej wszechstronna, bo z tego co widzę jest tam nawet plaża. I to taka klasyczna plaża z leżakami, piaskiem. Jak to jest, jak ten pomysł jest odbierany przez mieszkańców? Dzień dobry Pani dyrektor, dzień dobry Państwu. Tak, na wakacje przygotowaliśmy projekt pod nazwą Kopalnia Letniej Energii przy współpracy z firmą Tauron, która dała pieniądze na realizację tego całego projektu. Czyli miejsce wypoczynku dla osób, które nie wyjeżdżają na wakacje, bo już wróciły z wakacji i chcą mieć przestrzeń na miastkę, taka na drobna miastkę pociecha, letnia. Dla tych, co w mieście musieli zostać na lato. I też ocieplaliśmy plac eventowy na Starej Kopalni, czyli poprzez różowe leżanki, trawę i piasek wprowadziliśmy taką letnią energię do kopalni. Tylko morza brak. Ale jest, mamy, dzięki uprzejmości wałbrzyskich wodociągów, mamy zraszacze, więc można się, kurtyny wodne, jak to teraz modnie. Można się zmoczyć i myśleć, modnie, można, tak, że dokładnie. To z jeziora. Można też wypożyczyć sportowy sprzęt u nas, bo mamy i rakiety do badmintona, i piłki plażowe. Zresztą piasek, który mamy, również też świetnie nadaje się na boisko do piłki siatkowej. Zresztą też dzieci, które spędzają wakacje przy okazji wokół, to też tam z tej plaży korzystają. Zresztą Wałbrzyszanie również, z czego bardzo się cieszymy i zapraszamy pozostałych mieszkańców do tego, by nas odwiedzili, bo pobyt na plaży czy cieszy się kopalni powodzeniem plaża? Jest za darmo. Tak, tylko że tak jak mówiłam, jeszcze chyba nie wszyscy mają wiedzę o tym, że taka plaża jest w Obrzychu i można bezpłatnie przyjść i miło spędzić czas. Jest muzyka. Jeszcze raz przypominamy o plaży. Przypominamy tym bardziej, że też organizujemy w soboty imprezy. Teraz będzie występ zespołu 50+, lokalnego zespołu rockowego. Też Państwa bardzo zapraszam serdecznie. Oczywiście bezpłatny koncert. Wczoraj gościliśmy gitarzystów, też fantastyczny występ. Mamy też w soboty spektakle bezpłatne, które realizuje Teatr William S. Więc cały czas, oprócz spędzania czasu, czy zwiedzając Starą Kopalnię, czy będąc na Kopalni Letniej Energii, można również wziąć udział w ciekawych, kulturalnych wydarzeniach. Cały czas się coś dzieje, jednym słowem. Tak miało być. Tak miało być. No, taka jest nasza rola jako największego centrum kulturotwórczego w naszym mieście i w regionie, więc staramy się wypełniać tę misję. Pani dyrektor, z zapowiedzi wydarzeń w Starej Kopalni wynika, że wkrótce szykuje się również bardzo ciekawy koncert. Proszę coś bliższego powiedzieć na ten temat. Tak, my również przy otwarciu Kopalni Letniej Energii zaproponowaliśmy koncert otwarcia Milky Wishley, który wystąpił, bardzo pozytywne opinie zebraliśmy po tym koncercie. Przypomnę też, że zainaugurowaliśmy w tym roku koncerty pod nazwą Kopalnia Muzyki, Mind of Music. W lutym mieliśmy muzykę hip-hop, teraz mamy muzykę house. I 1 sierpnia duża impreza house'owa, czyli wszystkich tych, którzy lubią muzykę elektroniczną, taką letnią duża impreza na starej kopalni. 1 sierpnia o godzinie 20. Bilety są do nabycia w Starej Kopalni, ale także przez Ticket Pro, więc nie ma problemu, żeby te bilety nabyć. Wykonawcy jacy? No Wika to najsłynniejsza polska DJ-ka, ona przyjeżdża też zespołem, więc trochę w innej odsłonie występ Nowiki. Także będziemy gościć oczywiście naszych lokalnych DJ-i, czyli DJ Nowicki. I z Londynu przyjeżdża do nas duet brytyjskich DJ-ów Blazer Jeans, którzy po raz pierwszy wystąpią w Polsce. 1 sierpnia, o godzinie 20 startujemy. 20 w Starej Kopalni. Pani dyrektor, oczywiście Stara Kopalnia to również trasa wycieczkowa, trasa do
zwiedzania? Czy tutaj jakieś nowości się szykują dla turystów? Oczywiście Stara Kopalnia to przede wszystkim część muzealna, część turystyczna, którą codziennie zwiedzają turyści z Polski i zagranicy. I tak gmina Wałbrzych rozstrzygnęła kolejny przetarg na rozwinięcie ścieżki dydaktycznej, czyni wyposażenie kolejnych budynków w multimedia i tak maszynownia zmieni się nie do poznania, czyli zostanie wprowadzony dźwięk, także lasery i trochę inna odsłona, znaczy maszyny zostaną wprowadzone w ruch, ale poprzez dźwięk wirtualnie. Wirtualnie, dokładnie, czyli zupełnie coś nowego. Także pozostałe budynki zostaną wyposażone w multimedia, tak by ekspozycje, które są u nas prezentowane, czy też organizowane wystawy, nabrały już bardziej nowoczesnego, industrialnej oprawy, więc to już niedługo, w najbliższych miesiącach będzie realizowane. W ciągu 3 miesięcy, mamy nadzieję, od podpisania umowy z gmina będzie realizować tę inwestycję, więc jeszcze mamy nadzieję, że na jesieni będzie można już zobaczyć efekty tej inwestycji. Czy to będzie wchodziło w skład tej trasy wycieczkowej, po której chodzą grupy oprowadzane przez przewodników, czyli czy to oznacza, że ta trasa zostanie wzbogacona? Wzbogacona, dokładnie, zostanie wzbogacona, bo jak Państwo wiecie, część ścieżki dydaktycznej została wykończona w budynku kuźni i tam ci, którzy zwiedzali, to wiedzą, że są i stoły multimedialne, i gry, i monitory, które prezentują pracę maszyn, także ukazujące pracę górników. I tak też będzie z dodatkowymi 3 budynkami, które zostaną wzbogacone o kolejne ekspozycje multimedialne, co istotne, czyni w bardzo interesujący, nowoczesny sposób prezentacja tego, jak funkcjonowali górnicy, jak funkcjonowały maszyny najważniejsze w kopalni. Czyli nowocześnie o historii. Nowocześnie o historii, dokładnie. Pani dyrektor, Stara Kopalnia rozpoczęła również taką bardzo ciekawą inicjatywę polegającą na prezentacji i nauce wytwarzania ceramiki. Czy to jest kontynuowane a przede wszystkim jak to jest odbierane przez turystów, przez mieszkańców? Czy jest zainteresowanie? Czy ludzie chcą lepić garnki po prostu? Tak, oczywiście to łączy się z koncepcją żywego muzeum, czy prezentacji, jak cały proces wytwarzania porcelany, czy też ceramiki wygląda, ale również połączone jest to też z tą częścią artystyczną, czyli każdy, kto nie chce wyrabiać garnka, ale wolałby jakąś artystyczną formę, może to u nas zrobić. My mamy przygotowaną również w ramach kopalni kreatywności, czyli liczby czy oferty zajęć na wakacje. Mamy również zajęcia ceramiczne, które są również do wykupienia u nas w ramach pozawakacyjnych aktywności. I takie warsztaty faktycznie cieszą się dużym zainteresowaniem. Przyjeżdżają do nas szkoły i grupy zorganizowane z całej Polski i uczestniczą w takich warsztatach. My zresztą też wychodząc naprzeciw, bo mamy świadomość tego, że nie każdy może poprzez szkołę czy uczelnię wyższą skorzystać z tego typu warsztatów czy lekcji. Prowadzimy też bezpłatne wydarzenia dla mieszkańców, jakby chociaż celebrowaliśmy Dzień Ceramika i były bezpłatne zajęcia. I faktycznie wprowadzaliśmy tylko i wyłącznie zapisy, no bo ciężko też jakby obsłużyć większą liczbę niż to, co możemy w danym momencie. I faktycznie grupa. W momencie, kiedy wprowadziliśmy zapisy, to miejsca bardzo szybko zapełniały się i faktycznie ludzie, którzy w tym biorą udział, a są to tak naprawdę przekrój pokoleniowy, czyli od najmłodszych po najstarszych, i każdy czerpie z tego ogromną radość i satysfakcję, tym bardziej, że efekt swojej pracy może później po wypaleniu zabrać do domu i pochwalić się najbliższym. I więc tym samym staje się twórcą, a to jest bardzo dokładnie, satysfakcjonujące. Dokładnie. Pani dyrektor, w Starej Kopalni jest również obszerna sala wystawowa.
Czy w tej dziedzinie będą jakieś nowe propozycje dla zwiedzających? Tak, ja od razu Państwa chciałam bardzo serdecznie zaprosić, bo oczywiście my dysponujemy kilkoma salami wystawienniczymi i teraz na tym etapie mamy w Centrum Ceramiki Unikatowej wystawę pana Kalkowskiego, bardzo ciekawą wystawę ceramiki, czy też w Galerii Głównej wystawę akwareli pana Obacza, lokalnego malarza. Te wszystkie wystawy są do zwiedzania za darmo, więc zapraszam wszystkich Wałbrzyszan do tego, by odwiedzali starą kopalnię, bo wejście na starą kopalnię jest bezpłatne i tutaj nikt nic nie kosztuje. Każdy może przyjść i zobaczyć, co w danym momencie udostępniamy Wałbrzyszanom czy turystom za darmo, tak by zwiedzić i czy wystawy, czy... A wystawa pana Józefa Obacza dotyczy... To są jego pejzaże, tak. To są ciekawe różne obiekty tutaj z naszego... Tak, z naszego regionu, terenu. Więc można obejrzeć. Bardzo starannie wykonane. Dokładnie do końca, do połowy sierpnia ta wystawa będzie dostępna, bo już po tej wystawie przyszykujemy się do kolejnej wystawy, tym razem wystawy międzynarodowej, wystawy pierwszej europejskiej wystawy amerykańskiego fotografika Davida Bethune od 4 września. Ta bardzo ciekawa wystawa w starej kopalni. To jest fotografia reporterska czy artystyczna? To jest fotografia artystyczna prezentująca, zresztą pod nazwą Magic City, stara kopalnia, czyli magiczne miasto starej kopalni. Magiczne miasto, które nazwane jest Miami. Przenoszenie street artu, czyli sztuki ulicznej, fotografowanej właśnie przez Davida. W kolażu on posługuje się taką specjalną techniką fotografii, nakładania fotografii. To nie jest montaż, to nie jest przeróbka komputerowa, ale nałożenie obrazów na siebie i to naprawdę daje ciekawe efekty. Bardzo ciekawe efekty. Zresztą zapraszam, bo chcemy też połączyć to z takimi też wykładami na temat fotografii, ale również street artu. Też chcemy zaprosić street artowców z Wrocławia, a także panią doktor, która przekładała chociażby książkę o Banksym, najsłynniejszym streetartowcu anonimowym w Europie i na świecie. Więc to naprawdę będzie ciekawe wydarzenie. Pani dyrektor, właśnie a propos książek, w Welcome Center, czyli w miejscu, gdzie można kupić bilety na zwiedzanie starej kopalni. I napić się kawy i zjeść ciasteczko. Tam półki zapełniły się książkami, półki są podpisane, różne osoby ofiarowały te książki. Jaki był cel tej akcji? Tak, kopalnia, znaczy pokłady znanych książek i tutaj dziękuję pani redaktor, bo pani redaktor również dołączyła do osób, które zaangażowały się w tę akcję i faktycznie z przyjemnością dla wszystkich zapraszamy do tego, bo powstała bardzo oryginalna, unikatowa kolekcja książek, czyli zaprosiliśmy bardzo znanych Wałbrzyszan, ale nie tylko osób znanych z polityki, z biznesu czy z działań społecznych do tego, by włączyć się tej akcji i zaprezentowali 10 czy 15, a nawet więcej, tak jak w przypadku pani doktor, tytułów książek, które wpłynęły na ich życie. I dzięki temu powstała bardzo ciekawa kolekcja książek. Każda półka opatrzona jest imieniem, nazwiskiem ofiarodawcy i można zobaczyć, co czytają, czy jakie książki wpłynęły na życie chociażby pani doktor, czy pana prezydenta, czy parlamentarzystów wałbrzyskich. I faktycznie te książki można przyjść, usiąść w Welcome Center, czy chociażby na plaży. Czy na plaży można je wypożyczyć i poczytać, bo chcemy promować dobrą literaturę, czyli znaną literaturę, ale taką, która faktycznie, bo teraz jak każdy, kto pójdzie do księgarni, może pogubić się w tej licznej ofercie różnych pozycji, a my sięgamy do tych już sprawdzonych i wyjątkowych książek, po które każdy powinien w swoim życiu sięgnąć, do czego bardzo serdecznie zachęcam, bo czas letni to jest też ten czas, kiedy mamy więcej troszeczkę czasu do tego, żeby właśnie sięgnąć po książkę. A odpoczynek z książką jest bardzo polecany. Polecany, i tym samym stara kopalnia się przyczynia do popularyzacji czytelnictwa. Pani dyrektor, powiedzmy jeszcze o tych najbliższych imprezach, czyli tak, 1 sierpnia
To jest chyba sobota. Tak, w sobotę o godzinie 20. Koncert house'owy. House'owy, Mind of House, czyli kopalnia house'u, muzyki elektronicznej. Zapraszam serdecznie. Cały czas działa plaża. Cały czas działa plaża, cały czas otwarte są wystawy ceramiki i pana Józefa Obacza. I 4 września. 4 września wystawa fotograficzna, amerykańska. Davida, dokładnie, amerykańska z Miami, Davida Bettin. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy generalnie na wszystkie wydarzenia, na śledzenie naszej strony internetowej, bo tych imprez, które dzieją się w Starej Kopalni, przybywa i codziennie publikujemy nowe informacje o tym, co można w Starej Kopalni zobaczyć, w jakich wydarzeniach można wziąć udział. Więc serdecznie zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej, do naszego Facebooka, bo tam najaktualniejsze informacje o tym, jaka jest nasza oferta. A poza tym tak po prostu można sobie przyjść i tak jak mówiłyśmy w Welcome Center, kawa na plaży, można posiedzieć na leżaku z książką wyjętą z półki. Tak. Welcome Center. Naszym gościem była Anna Żabska, dyrektor Starej Kopalni, w której cały czas coś się dzieje, coś się wydobywa, fedrunek trwa. Zapraszamy serdecznie i dziękuję za rozmowę. Pokłady są bogate. Dziękuję bardzo. Zapraszam i do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.